Cześć, nazywam się Darek Kraśnicki. Ciekawe zapytanie internauty. Czy przeprowadzam badania kierowców pojazdów uprzywilejowanych? No, czy lekarz medycyny transportu przeprowadza badania kierowców pojazdów uprzywilejowanych? Posiadam aktualne orzeczenie psychologiczne do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych. Konkretnie chodzi o wóz strażacki. Natomiast konieczne jest dla mnie orzeczenie lekarza medycyny braku lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych. Bardzo mi na tym zależy. Chciałbym to zrobić najlepiej jutro w godzinach porannych. Jeśli nie, to jak najszybciej. Czy istnieje taka możliwość? Proszę o kontakt. Także powtarzam jeszcze raz. Przeprowadzam takie badania według nowej ustawy o kierujących pojazdami, ustawy z 19 stycznia 2013 roku. Warto wiedzieć, że zmieniła się podstawa prawna tych badań i kiedyś wystarczyło, że był to lekarz uprawniony do badań kierowców. Teraz musi być to lekarz uprawniony do badań kierowców plus lekarz uprawniony do badań profilaktycznych, czyli na orzeczeniu potrzebne są dwie pieczątki, czyli masło maślane lekarza medycyny pracy i lekarza uprawnionego do badań kierowców. Odbywa się to wszystko we Wrocławiu na Żernickiej 215, ale musisz się wcześniej zarejestrować pod numerem 601-775-123. Powtarzam, 601-775-123. Nie są to tylko takie badania na zasadzie wszedł i wyszedł, tylko są to również badania specjalistyczne. Mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia. Koniecznie skomentuj to wideo, jeżeli masz coś ciekawego na temat badań kierowców lub kandydatów na kierowców pojazdów uprzywilejowanych ciekawego do powiedzenia.